mówiłem, dla mnie Fame to było takie moje dziecko. I ktoś powie, o ty kurwa nie miałeś tam udziału w niczego. No ale ja włożyłem to w serce, kurde no. Pomagałem jak tylko mogłem, kurwa majtki przez głowę ściągałem, żeby było jak najlepiej. A oni mi wpuścili kurwa Adbustera na legalnych środkach. Dobrze, że on w koło po klatce nie biegał, kurwa. Ja pierdolę, wyobrażacie sobie, jestem na legalnych. Jestem na legalnych i to kurwa jak w Horrorze, nie? Po siatce z boku. A WG do mnie, nie, spoko, spoko, sprawdzaliśmy legalne, kurwa, legalne. Dawka razy 18 tysięcy, kurwa. Ja mam z tego bekę, słuchajcie. No bo naprawdę, kurwa, ja bym musiał... Wiecie co? Ja myślę, że jak ja bym nawet mu tam skręcił kark, to on by biegał jak kura bez głowy. On był tak naszprycowany. A te wyniki, że on sobie tak pomachał, to sobie kurwa może tak machać, kurwa muchy odganiać, nie? Dla mnie się spajacował, jest dla mnie... A wiecie, kiedy postawił kropkę na dy i kiedy wpadł na konferencję do Meduzy i... Ja i tak bym wiedzieć, że ja... Ty w ogóle nie spierdolnięty, słuchajcie. Zobaczcie, jak ktoś zrobi shota, jak on mi ciśnie. Wbijać wagę do 8,2, może do 7,7. Tak mi jebał o tą wagę, a teraz... Kurwa, do Meduzy się przypierdala wagę. Meduza, być wadze 100, on być ma 82, go napierdolisz i tyle, no. Co ty masz wbijać wagę? I ja pierdzielę, powiem wam, że mu bekę z tych kurwa jest tam wszystko, nie? Dobra, co tam chciał? A jego Meduza chciał badanie pod dokiem przed walką. No kurwa, pomyślcie, locie. No pomyślcie, locie. Ja pierdolę, ja ten monster się czuję powyginany na legalny środek. Rozumiecie? Ja mam z tego bekę, zrobiłem taką grę. Bo chciałem naprawdę odwrócić sensu myśli. Kurwa, tym zjebom w internecie, ale się nie da. Więc zmieniliśmy tą grę i walimy w ryj, kurwa. I teraz dopiero ukażą się filmy, nagrania. Zobaczycie swoich prawdziwych, kurwa, youtuberów. Bo ja tak jak jestem w życiu, popierdolone, tak samo jestem w internecie. A to co oni są milionerami, co niektórzy, co domy zamienione, kupują, chuja nie domy, albo samochody na kredyt, albo z wypożyczalni, wielki las. Po chuj kłamać swoje dzieci. Ja nie chcę z nimi wolno, jeszcze raz, nie z nimi wolno. Ja chcę ich wciągnąć do prawdziwej gry. Mówiłem, że już zrobię, jeżeli zrobimy to z nimi, to będzie pierdolnięcie, to będzie największe na świecie, zrobią to Polacy. Polscy youtuberzy. I to wtedy rozpierdoli system. Adbuster dał ci narkotyk, zadałeś mi takie pytanie. Przecież prawnik Adbustera powiedział, że nie posiada narkotyków, więc jak miał mi podać? Amadeusz był z nim w szatni, zapytajcie Amadeusza. Dlaczego razem wychodzili do oktagonu i